ciągłość między ideą nowoczesności, nowoczesnego miasta, a sposobem reprezentacji tego miasta w kinie i za pomocą obrazów umiejętnie wykadrowanych, tworzenia tej, może nie iluzji, ale takiej pełniejszej, wyidealizowanej wersji. I chciałam zapytać, czy to działało też w drugą stronę, to znaczy, czy dla tych już powstałych obrazów z tymi nowoczesnymi gdzieś panoramami tworzono infrastrukturę do ich pokazywania, równie nowoczesną, żeby się jakby ta klamra nowoczesności zamknęła. Chodzi o kina, o salę, o to wszystko, co miałoby ten wizerunek filmowy umacniać. No, jestem przekonany o tym, że jak najbardziej, ponieważ premiera filmu Bestia odbyła się w roku 1917, na początku roku 1917 w takim miejscu, które nazywało się Palady Glass. I to nie był absolutnie kinoteatr, ponieważ wówczas jeszcze w Polsce panowała taka moda, że kino to jednak było coś dodatkowego do czegoś. Palady Glass to było nic innego jak bardzo duże lodowisko, które no, musiało się ratować tym podupadającym troszeczkę już wówczas sposobem spędzenia wolnego czasu jakimiś dodatkowymi atrakcjami. I tymi atrakcjami właśnie były chociażby filmy Sfinksa, bo w tym miejscu prezentowano premierowo właściwie wszystkie obrazy Sfinksa, ale to też było za mało. I przed premierą Bestii był również występ Józefiny Warszawskiej. To była jedna z bardziej znanych primadon opery, która odśpiewała La Traviata. I dopiero te trzy elementy tworzyły jakby ten pełen pokaz. To się oczywiście później zmieniło, bo już w latach 20. rzeczywiście to kino było same dla siebie tą wielką atrakcją, już generowało na tyle ciekawe emocje, że ludzie nie potrzebowali całej tej dodatkowej otoczki, więc mógłbym się oczywiście zgodzić, że tak to działało. W pewnym momencie rzeczywiście to się odwróciło. A co w takim razie ze sprzętem i technicznym i tą całą infrastrukturą potrzebną do produkcji filmów, do realizacji tych zdjęć? Czy tutaj też kładziono nacisk, żeby to było jak najnowocześniejsze, jak najlepsze, żeby wszystkie nowinki ściągać i nawet w tym skromnym pierwszym atelier faktycznie tę nowoczesność wykorzystywać? Myślę, że tak, ponieważ atelier Sfinksa istniało w sumie aż do lat 30., więc ono cały czas było rozwijane i to, że Sfinks z firmy na początku dystrybucyjnej, później produkcyjnej, która produkowała filmy, stał się firmą, która była producentem, właściwie była właścicielem atelier, czyli udostępniała swoje miejsce do produkcji filmowej, sami już niczego nie produkowali, więc oni musieli cały czas rzeczywiście unowocześniać ten asortyment i tą swoją ofertę, żeby ludzie chcieli u nich te filmy robić, bo już była wówczas duża konkurencja. Było atelier Falangi, zaraz powstało, było duże atelier na Nowym Świecie, więc oni musieli się odnaleźć w konkurencji, która powoli na ten rynek zaczęła wchodzić. I to im się udało, bo jak mówię, do wybuchu wojny oni te filmy produkowali. Do tego tematu jeszcze wrócimy, natomiast do kolejnych rozmówców